Drodzy Państwo, na wstępie pragniemy podziękować naszym partnerom, bez których to dzisiejsze wydarzenie nie mogłoby się odbyć, a czwarte urodziny telewizji w Polsce.pl wspierają. Partnerem złotym jest PKN Orlen S.A. Partnerami głównymi Grupa Lotos, PGE Polska Grupa Energetyczna i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Partnerami są Bank Gospodarstwa Krajowego, KGHM Polska Miedź S.A., PGNiG Termika, PKO Bank Polski, Grupa PZU oraz Totalizator Sportowy, a współorganizatorem dzisiejszej gali jest Apella S.A. Miała być dzisiaj z nami pani minister rodziny i polityki społecznej, pani Marlena Maląg. Niestety obowiązki pognały ją do Gdańska, ale przysłała do nas list do pani Agaty Rowińskiej, redaktor naczelnej telewizji w Polsce.pl. Cieszę się, że takie medium jak telewizja w Polsce.pl jest z nami. Z okazji urodzin stacji życzę pani redaktor kolejnych sukcesów, realizacji ambitnych planów i podejmowania nowych wyzwań. Wszystkim pracownikom telewizji w Polsce.pl życzę wielu ciekawych tematów oraz odwagi w podejmowaniu tych trudnych. Życzę także wytrwałości i wiary w misję realizowaną przez stację oraz powodzenia w życiu osobistym. Korzystając z okazji, składam serdeczne gratulacje laureatom tegorocznych Złotych Kamer. Nagrody dla gości telewizji, którym udało się w wyjątkowy sposób przekonać do swoich racji dziennikarzy i widzów. Wszystkiego dobrego z wyrazami szacunku minister Marlena Maląg. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim bardzo chciałam Państwu serdecznie podziękować, że znajdujecie Państwo czas, a przede wszystkim ochotę, by włączyć nasz kanał, obejrzeć naszą telewizję. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ dzięki Państwu możemy realizować misję naszej konserwatywnej telewizji, która pokazuje dumną i odważną Polskę. A jak wiemy, w deficycie mediów konserwatywnych na naszym rynku w Polsce i przy zalewie całej tej sieczki, papki medialnej, taka misja jest bardzo ważna, a wręcz wydaje mi się, że wręcz potrzebna. No szanowni Państwo, 4 lata temu z takiego pisklaka w telewizji w Polsce.pl, myślę, że teraz przerodziliśmy się, urośliśmy do wielkiego jastrzębia, który dumnie nad Polską krąży, pilnuje Polski. Jesteśmy też drapieżni, walczymy o to, o co powinniśmy walczyć, a walczymy o prawdę, walczymy o to, by nie szkalowano naszego kraju na arenie międzynarodowej, by pamiętano o naszych przodkach. Dziękuję także wszystkim naszym widzom. Oglądajcie nas, szanowni Państwo, komentujcie nasze gorące pytania na mediach społecznościowych, poddawajcie swoje pomysły, my to czytamy, chętnie to wykorzystujemy, przyznajemy. Także zachęcamy, bo ta stacja jest robiona dla Was. Słowo skierował do nas w liście także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ten list odczyta pan Michał Moskal, dyrektor gabinetu politycznego prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszam na scenę. Jest mi niezmiernie miło, że mogę skierować do Państwa tych kilka słów na tak wspaniałą okoliczność, jaką jest czwarta rocznica powstania telewizji w Polsce. Po tej niecałej połowie dekady trudno sobie wyobrazić rodzimy system medialny bez państwa stacji. Tak mocno wpisała się ona przez te 4 lata w nasze życie. Jej istnienie, tak jak działalność pozostałych podmiotów grupy, stanowi niezbity dowód na to, jak piękne owoce może zrodzić talent połączony z ideowością, determinacją i ciężką, systematyczną pracą. Stanowi też wspaniałe zaprzeczenie tezy o niemożności przełamania monopolu liberalno-lewicowego mainstreamu. Niech ten rok przyniesie Państwu kolejne sukcesy, dalszy rozwój stacji. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze pozdrowienia. Łączę wyrazy szacunku. Jarosław Kaczyński. Po raz czwarty przyznajemy złote kamery telewizji w Polsce.pl. Przyznajemy je ludziom, którzy zdaniem naszej redakcji wnoszą nową jakość do publicznej debaty, wnoszą nową jakość na scenę medialną, ale również dają nadzieję, nadzieję na przyszłość, na uczciwość, na rzetelność i otwartość debaty publicznej. O wręczenie wyróżnień prosimy członków zarządu grupy medialnej Fratria, panów Michała Karnowskiego i Henryka Uzdrowskiego. Zapraszamy na scenę. Witamy panowie.
Drodzy Państwo, mamy zaszczyt i przyjemność ogłosić, że laureatem Nagrody Złotej Kamery Telewizji w Polsce.pl 2021 jest pan minister rolnictwa i rozwoju wsi, pan Grzegorz Puda. Ale poprosimy Michała Karnowskiego o uzasadnienie wręczenia tej nagrody. Tak najkrócej to bym powiedział zawaleczność, panie ministrze, zawaleczność. W trudnym momencie objął pan ministerstwo i to jest jedno z najtrudniejszych chyba zadań w rządzie. Ale można powiedzieć już tak bardziej oficjalnie tak, że pan minister Puda to pierwszy minister, który docenił rolę gospodarstw rodzinnych, także tych niewielkich, i rozpoczął pracę na rzecz wzmacniania ich pozycji na rynku i zrozumienia przez mieszczuchów, często sprowadzających się na wieś, specyfiki pracy na wsi, konieczności szacunku dla niej. I warto też wspomnieć na końcu o takiej, no może puencie dość długiej historii. Myślę tu o sukcesie ostatniej wystawy koni arabskich w Janowie. Mimo pandemii Pride of Poland 2021 można tegoroczną aukcję uznać za rekordową. Z 16 wystawionych koni sprzedanych zostało 14. Wielki sukces także finansowy. Złota kamera telewizji w Polsce.pl, myślę, że bardzo zasłużona w naszej redakcji, jednogłośna dla pana ministra Pudy. Panie ministrze. Bardzo serdecznie dziękuję za to ogromne dla mnie wyróżnienie. Wiemy doskonale, że resort rolnictwa ma wiele wspólnego z telewizją, a szczególnie z telewizją w Polsce.pl. Podobnie jak wszyscy, którzy są pracownikami, tworzą zespół telewizji, również w naszym resorcie staramy się cały czas zasiewać. Siejemy ziarno po to, aby mogło wykiełkować, urosnąć, a później, aby to właśnie rolnicy mogli zbierać plon. I dziękuję wszystkim, którzy zaangażowani są w nasz resort, w pracę naszego resortu. Wszystkim rolnikom dedykuję to, dlatego że po prostu warto myśleć o rolnikach i warto być solidarnym z rolnikami. Dziękuję bardzo. A teraz poproszę na scenę osobę, która przez ostatnie 11 lat aktywnie realizowała projekty w tak zwanym trzecim sektorze, realizując w nim misję dobrze pojętej propolskiej obywatelskości. Złota kamera dla pani Olgi Semeniuk. Bardzo zapraszam. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za tę nagrodę, ale ona jest nagrodą również dziennikarzy telewizji w Polsce.pl, bo tak naprawdę ja tylko opowiadam o tym, o co Państwo pytają. Bardzo często mówi się, że pytania mają o wiele większą wartość niż sama odpowiedź. I tak właśnie jest w polityce. Jeszcze zanim zostałam wiceministrem w rozwoju i technologii, jako samorządowiec widziałam ogromną aktywność z Państwa strony i zaangażowanie w tematy ludzkie. Nie omijaliście tematu związanego z domem samotnych matek w Warszawie, nie omijaliście tematów, które dotyczyły bezpośrednio mieszkańców Warszawy. I za to chciałabym Państwu bardzo podziękować. O dużej polityce mówią wszystkie stacje dziennikarskie, a o życiu lokalnym blisko ludzi mówią nieliczni. Dziękuję. Tak, a wszystko to też warto podkreślić, proszę Państwa, na budżetach setkrotnie niższych niż największe stacje komercyjne. Warunki są trudne, ale nie poddajemy się. Wierzymy, że naprawdę ten dorobek Polski ostatnich lat można obronić przed kłamstwem i przed manipulacją. Wierzymy, że możemy wspólnie tworzyć taki obszar prawdy i troski o naszą ojczyznę, o wartości, które od pokoleń nas konstytuują. Kolejna złota kamera. Zacznę tak. Znawcy polityki wiedzą, że praca rzecznika przypomina pracę sapera, wymaga precyzji, opanowania, profesjonalizmu. A już funkcja rzecznika rządu to wyzwanie ekstremalnie trudne. Każde słowo, gest, albo zaniechanie, albo zbyt szybka reakcja mają znaczenie. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rzecznik rządu pan Piotr Miller jest laureatem kolejnej złotej kamery. Ostatnie półtora roku czy dwa lata, właściwie półtora roku patrząc do czasu wybuchu epidemii, to faktycznie był czas bardzo szczególny, czas, który chyba na nowo też zdefiniowano i powtarzano w różnych przypadkach słowo fake news. A właściwie to powinniśmy powiedzieć słowo kłamstwo, bo to ta kalka tutaj nie zawsze oddaje dobrze
znaczenie tego wyrażenia. I z tymi kłamstwami niestety musimy się mierzyć jako politycy, zwalczać je, informować rzetelnie opinię publiczną, ale to jest możliwe też tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są rzetelne media, które chcą oddzielić fakty od kłamstw, publicystykę od daleko idącej manipulacji. W związku z tym też należą się podziękowania tym dziennikarzom, którzy właśnie takiej rzetelnej oceny dokonują. Kolejną laureatkę, którą zaprosimy, pragniemy tym wyróżnieniem, Złotą Kamerą Telewizji w Polsce.pl docenić za skuteczne działanie w regionie i ciekawe o tym opowiadanie w mediach, w tym na antenie Telewizji w Polsce.pl, za wspieranie wielu konkretnych, potrzebnych inwestycji lokalnych i regionalnych, za zaangażowanie w pomoc dla wielu organizacji pozarządowych, charytatywnych, kulturalnych, w tym na przykład skuteczne wspieranie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w pozyskiwaniu środków na inwestowanie w sprzęt służący do akcji ratowniczych. Złota kamera dla pani poseł Aleksandry Szczudło. Pragnę serdecznie podziękować redakcji Telewizji w Polsce oraz zarządowi grupy medialnej Fratria za przyznaną nagrodę. To ogromny zaszczyt być tutaj wśród tak wspaniałych ludzi, którzy przyczyniają się do budowania Polski prawej i sprawiedliwej. Bardzo miło, kiedy zauważa się pracę polityka, którego być może nie zawsze zauważamy na pierwszych stronach gazet. Moim mottem w działaniu jest być blisko ludzi i właśnie wśród ludzi można mnie najczęściej spotkać. Nie byłoby mnie tutaj wśród państwa, gdyby nie osoba, która dała mi szansę na tak szerokie działanie. Dlatego z całego serca pragnę serdecznie podziękować najlepszemu szefowi, ministrowi Zbigniewowi Ziobro, prezesowi Solidarnej Polski za okazane zaufanie oraz nieustającą pomoc oraz wsparcie. Proszę państwa, wierzymy, że nasz kolejny laureat, mimo imponujących dotychczasowych osiągnięć, najważniejszą misję dopiero rozpoczyna. Złota kamera dla doktora Karola Nawrockiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Spocznę dzisiaj, drodzy państwo, na tym, aby serdecznie podziękować całej grupie Fratria, aby podziękować pani redaktor naczelnej, aby podziękować redaktorom Jackowi Karnowskiemu, Michałowi Karnowskiemu, ale też tym dziennikarzom, którzy najczęściej zadają mi pytania i to nie są łatwe pytania, zazwyczaj trudne, czyli Marcinowi Wikło, Jakubowi Maciejewskiemu i też Andrzejowi Potockiemu. Drodzy państwo, jutro rocznica podpisania porozumień sierpniowych, kamienia milowego do zbudowania Polski wolnej, suwerennej, demokratycznej, niepodległej, ale też odpowiedzialnej społecznie. Jestem przekonany, że właśnie tym ideałom służy Telewizja w Polsce i cała grupa Fratria. Bardzo raz jeszcze pragniemy podziękować partnerom naszego urodzinowego spotkania, którymi są partner Złoty, PKN Orlen S.A., partnerzy główni, Grupa Lotos, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., partnerzy, Bank Gospodarstwa Krajowego, KGHM Polska Miedź, PGNiG Termika, PKO Bank Polski, Grupa PZU, Totalizator Sportowy i oczywiście współorganizatorem tej gali jest Apella S.A.